4 lata. Tyle czasu potrzebowaliśmy, żeby wyprodukować 100 milionów modułów i zmontować tą 200-milionową poduszkę. W tym okresie wdrożyliśmy bardzo dużo istotnych zmian. Otworzyliśmy nową halę produkcyjną, rozpoczęliśmy proces integracji linii, a także automatyzację. Chcecie zobaczyć, jak wygląda produkcja tej wyjątkowej sztuki? Chętnie Wam pokażę. Chodźmy! Na początku nasza poduszka została zaprojektowana. Za ten proces odpowiada zespół projektowy. Lasery, wszędzie lasery. Czy to dyskoteka? Nie. To bardzo ważny proces, bo właśnie dzięki laserom powstają główne komponenty naszej poduszki powietrznej. Otrzymywać przesyłkę na czas. To istotna część w naszym procesie. Dostawę komponentów na linię realizuje logistyka. O szyciu wiemy wszystko, a to właśnie dlatego, że na tym etapie powstawania poduszki musimy idealnie poszywać wszystkie elementy. Tu nie może być miejsca na błąd. Nasze produkty działają tylko raz. Przyznam, że to dla nas prawdziwa szkoła szycia. Prosto z szycia. Poduszka trafia na stację, na której montowany jest inflator. Ten etap naprawdę napawa mnie dumą. A to z tego powodu, że integracja linii szyjących i modułowych to nowy kierunek na budowanie procesu produkcyjnego. Mamy to. Moduł gotowy do wysyłki. W drogę! Wysyłka to ostatni etap. To tutaj wielki świat automotive stoi przed nami otworem. Odpowiednio spakowana poduszka rusza w świat. Oto ona, w pełnej okazałości, 200-milionowa poduszka powietrzna wyprodukowana w Autoliv Polska. Cieszymy się, że tak jak jej poprzedniczki, będzie mogła uratować kolejne życie. To dzięki Wam, drodzy pracownicy Autoliv i pracy Waszych rąk i serc, co roku ratujemy ponad 30 tysięcy istnień. Dziękujemy.